Jestem zaszczycony, że mogę dzisiaj tu z Wami być w Cieszynie i świętować razem z Krzysztofem te 15 lat. Kawał czasu, można powiedzieć, że nabrał pierwszych praw emerytalnych służb mundurowych. Tylko gratulować, że Ci 10 razy tyle. Tak, jako reprezentant Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, 39 rok, to jest stowarzyszenie, które współpracuje od wielu lat z Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich tu w Cieszynie. To wiele inicjatyw, które zostały zorganizowane, o których tutaj skromność naszego gospodarza nie pozwoliła wspomnieć, to uroczystości patriotyczne, wystawy historyczne, publikacje i wiele innych rzeczy, które można by było wrzucić do tego katalogu współpracy. Drogi Krzysztofie, w imieniu stowarzyszenia, które tu reprezentuję, którego też jesteś członkiem jako prawnik funkcjonariusza Policji Województwa Śląskiego, przede wszystkim chylę nisko czoła, gratuluję, jestem pod silnym wrażeniem emocjonalnym, te pąsy na twarzy robią też wrażenie. No i trzymam kciuki, żeby to się kulało jak najbardziej do przodu i żebyś odnosił same sukcesy i oczywiście bez sensacji takich negatywnych. Przede wszystkim, Krzysiu, jeszcze raz gratuluję, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. No i trzymam kciuki, żeby jak najlepiej szło ku przodowi, bo na to liczymy, to wiele wezwań jeszcze przed Tobą i jak to się mówi, wiele rzeczy do wspólnej realizacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję. Przede wszystkim muzeum powstało, aby upamiętnić cały polski tutaj ruch wojskowo-narodowy na Śląsku Cieszyńskim, upamiętnić żołnierzy Cieszyńskiego 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, a przede wszystkim, bo w tym czasie to była bardzo jakby taka ważna potrzeba, uratować pamiątki, które jeszcze gdzieś były po tej najnowszej historii Śląska Cieszyńskiego, czyli po wydarzeniach, które się tu działy w okresie II wojny światowej. Tak w skrócie, no to muzeum odwiedziło ponad 40 tysięcy osób przez te 15 lat, a co najbardziej mnie osobiście cieszy, bardzo dużo młodzieży i bardzo dużo odbyło się takich lekcji muzealnych dla młodzieży, nie tylko z cieszyńskich szkół, ale z całej Polski. Najważniejszymi gośćmi byli oczywiście jeszcze ostatni żyjący świadkowie, weterani, również jeszcze to pokolenie tutaj zdążyło przyjść do muzeum, zdążyłem z nimi uzgodnić niektóre rzeczy, tą ekspozycję z nimi jakby razem aranżować. I w sumie zaczynaliśmy od 300 eksponatów, a teraz mamy w sumie ponad 15 tysięcy eksponatów i archiwaliów. Sukcesy to może czas pokaże, bo to zawsze jest rzecz subiektywna. Natomiast uważam, że bardzo dużo rzeczy udało się i przede wszystkim pamiątek i artefaktów uratować, przechować i myślę, że to następne pokolenia będą z tego miały pożytek. Dzisiaj jest to takie po prostu w formie takiego spotkania, gdzie chcieliśmy po prostu zaprosić, spotkać się ze wszystkimi osobami, które przez 15 lat najczęściej bezinteresownie wspierali muzeum, którzy po prostu byli tutaj razem z nami, kiedy organizowaliśmy różne imprezy o charakterze edukacyjnym, historycznym. I plan jest dzisiaj taki, że chcemy po prostu ich dzisiaj tutaj w tej historycznej, pięknej sali dzięki uprzejmości Domu Narodowego przywitać. Chcemy ich tutaj opowiedzieć troszkę, powspominać wspólnie, a dla pasjonatów historii będą naprawdę trzy ciekawe prelekcje tematyczne. Jedna, pan Grzesiu Kasztura przedstawi o poszukiwaniach naszych związanych z katastrofami lotniczymi na Śląsku Cieszyńskim, których było dość dużo. Druga będzie dotycząca prowadzenia naszego archiwum, które poprowadzi pan Stefan Król i Jurek Bylica. Takie najnowsze odkrycia właśnie archiwalne, które właśnie dotyczą mieszkańców ziemi cieszyńskiej. I na końcu pan Henryk Białowąs opowie o śladach podhalańczyków w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Jedna ekspozycja, jedne po prostu jakby wyzwania wiążą się z tym, że chcemy uzupełnić to poprzez jakieś eksponaty, poprzez jakieś dodatkowe dokumenty, także cały czas to się zwiększa. No i też fakt jest, że po prostu staramy się gdzieś zakupywać, po prostu ratować te rzeczy, które pojawiają się gdzieś na internecie, czy gdzieś do sprzedania, aby gdzieś nie poszły w świat, tylko były tutaj, wróciły do ziemi cieszyńskiej. Czyli ja też raczej staram się, żeby jeżeli ktoś coś ma w rodzinach, żeby to jednak zostało w rodzinach, bo uważam, że pamięć rodzinna jest najważniejsza. Chyba że faktycznie ktoś to może to zaginąć, może to być wyrzucone, ale zdarzają się też osoby, które po prostu przychodzą, mają świadomość, że po prostu nikt po nich tym się nie zainteresuje i na przykład jakieś zdjęcia, czy fotografie, czy dokumenty przynoszą. Przede wszystkim szczęścia, Bożego błogosławieństwa i tego, aby zbiory nigdy nie były po prostu rzeczą martwą i żeby ciągle byli jednak odbiorcy, bo to jest dla nas wszystkich największy problem, czyli po prostu, że zbiory i placówki się rozrastają. Pytanie tylko, czy dorosną do tego odbiorcy i to jest największe takie wyzwanie na przyszłość, abyśmy mieli odbiorców właśnie do tej kultury, do tych przedmiotów, do tej historii, którą pokazujemy.